Czas rozpocząć. Łukasz Lankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12:11, a my w Kurierze w samo południe. Dzisiaj dwie dłuższe rozmowy będą na początek. Sytuacja militarna na froncie na Ukrainie i nie tylko. Damian Radka, dziennikarz, magazyn Fragałt, miesięcznik Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam radiosłuchaczy. To od razu zobaczmy, co słychać na froncie na Ukrainie. Podsumujmy to, bo chyba już można ją podsumowywać. Znowu mamy pewną stagnację, pewną pauzę operacyjną na froncie na Ukrainie. To podsumujmy efekty ofensywy ukraińskiej. Kogo Ukraińcy pobili i co zdobyli? No, generalnie na froncie w okolicach Charkowa siłom ukraińskim udało się przerwać linie obronne Rosjan, wejść ich w przestrzeń operacyjną, w której w tym regionie znajdowały się głównie jakieś jednostki tyłowe, artyleria, zaopatrzenie, oczywiście także jednostki milicyjne, czyli Rozgwardia, Sobr, OMON. Nieprzystosowane i nieprzygotowane takie jednostki do walki z oddziałami frontowymi, szczególnie pancerno-zmechanizowanymi, które prowadziły natarcie. Natomiast Rosjanie o dziwo racjonalnie podjęli decyzję o wycofaniu się. No to jest nie na korzyść tak do końca Ukraińców, bo lepiej by było, żeby te jednostki zostały, walczyły i zostały zniszczone, ale mimo wszystko jest to znaczący sukces Ukraińców. Na pewno podbuduje ich morale, zresztą nie tylko, bo siły ukraińskie zdobyły bardzo duże ilości sprzętu, który zostanie wyremontowany i wcielony do służby w armii ukraińskiej. Jaki sprzęt zdobyli Ukraińcy? Mówi się, że w zasadzie zdobyli wyposażenie dla całej brygady takiej pancerno-zmechanizowanej. No, mówi się nawet, że być może i dla dwóch brygad. Mowa tutaj o ile dobrze pamiętam, ponad 80 czołgach, ponad 150 bojowych wozach piechoty, nie mówiąc o artylerii, oczywiście także zapasy amunicji, zapasy broni. No to jest wszystko na wagę złota, pomimo dostaw uzbrojenia z państw NATO. No więc jest to na pewno znaczący sukces, a dodatkowo udało się także Ukraińcom zdobyć pewne systemy, na przykład walki radioelektronicznej, wozy dowodzenia, radary artyleryjskie i nie tylko, które najpewniej już obrały kierunek na zachód i będą badane przez wywiady wojskowe NATO. Pytanie, na ile taka strata jest dotkliwa dla Rosjan? Czy Rosja może powiedzieć, od 100 czołgów zdobytych, pewnie drugie tyle zniszczonych, część pewnie przy odwrocie też się popsuła, tylko jeszcze nie wpadła w ręce Ukraińców. To dla rosyjskiej armii strata marginalna, czy to jakoś wydatnie nadwyręży rosyjską siłę zbrojną w tym zakresie sprzętowym? No cóż, gdybyśmy popatrzyli tylko na raportowaną ilość tego typu sprzętu, jaką dysponuje ogólnie Federacja Rosyjska, to można by powiedzieć, że to jest niewielka ilość, ale jak już wielokrotnie rozmawialiśmy, czym innym jest sprzęt sprawny, znajdujący się w linii, czym innym jest sprzęt w rezerwie, który jest w różnym stanie technicznym. Oczywiście pewnie Rosjanie po jakimś czasie będą w stanie te straty uzupełnić, natomiast to zajmie dłuższy czas. Ten sprzęt musi zostać wyciągnięty z magazynów, wyremontowany. Z tego, co ostatnio źródła rosyjskojęzyczne mówiły, na przykład zakłady Ural Wagon Zawod, ale nie tylko. No, rozpoczęły już pracę w reżimie 24/7. Rosjanie próbują uzupełniać te straty w sprzęcie, natomiast oni mają dużo większy problem po prostu z żołnierzami. Teraz się okazało, że Ukraińcy pokazywali na przykład insygnia żołnierzy, którzy normalnie, czy też służb, które normalnie pilnują obiektów takich jak elektrownie jądrowe, tudzież na przykład magazyny broni nuklearnej. Widzieliśmy także przypadki takie jak na przykład marynarze floty cywilnej, którzy zostali wcieleni do wojska jako czołgiści, także Także to raczej z żołnierzami Rosjanie będą mieli problemy, jako że nie ogłosili mobilizacji powszechnej. Putin się przed tym broni jak może, no bo prawdopodobnie powszechna mobilizacja mogłaby oznaczać jakieś na przykład zamieszki albo protesty. Panie redaktorze, to jeszcze zanim do naszego przemysłu obronnego i zamówień dla polskiej armii przejdziemy, bo nam trzeba omówić też targi w Kielcach, bardzo istotne, to jeszcze dwa pytania o sytuację zbrojną na Ukrainie. Po pierwsze, to się pojawiają takie sygnały. Nie wiem, czy to jest buńczuczne, czy to ma jakoś koresponduje z rzeczywistością, słowa ukraińskich ekspertów, żołnierzy, że już Rosjanie nie mają kim walczyć, bo nie mają tych najbardziej doświadczonych żołnierzy, chociażby Wagnerowców, że oni wszyscy zostali zlikwidowani w walce, albo są ranni, albo już nie walczą, bo mają urlopy, albo przestali walczyć, bo już nie chcą. Jak to wygląda i czy rzeczywiście można mówić o tym, że rosyjska armia ma kryzys, zwłaszcza w tym segmencie doświadczonych żołnierzy? 100% pewności mieć nie możemy, natomiast z tego co wiemy i z tego co widzimy, wygląda na to, że faktycznie tak jest. Jest kryzys. Rosjanie ponieśli duże, nawet bardzo duże straty, jeżeli chodzi o tych żołnierzy kontraktowych, czyli doświadczonych, wyszkolonych. Oczywiście oni ponoszą też dużo większe straty, no jeżeli mówimy o tych nieszczęśnikach mobilizowanych z tak zwanych Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. Sami Rosjanie mówią o nich jednorazowa piechota, co wiele już tłumaczy. No dokładnie, także te straty zostały poniesione, zresztą podobnie ponoszą straty jednostki tyłowe typu Rozgwardia, więc no... Pojawiła się informacja od brytyjskiego wywiadu, że elitarna, jakby nie patrzeć, pierwsza armia pancerna gwardii, no przestała funkcjonować jako jednostka zdolna do walki, bo poniosła po prostu tak duże straty. A właśnie, a gdzie ona poniosła te straty? Bo to jest też ciekawe, wczoraj o to pytałem już redaktora Grzegorza Kuczyńskiego, jak to jest możliwe, że z jednej strony mamy narrację, że w zasadzie wojska ukraińskie weszły w niechroniony odcinek frontu, gdzie były jednostki tyłowe, była Rozgwardia, była tam milicja z Donbasu, a z drugiej strony mówi się, że przy okazji tej operacji udało się zneutralizować pierwszą gwardyjską armię pancerną, czyli najbardziej elitarny związek na poziomie armii rosyjskiej, który miał zdobywać Ukrainę, albo nawet dalej miał iść na Polskę, na Niemcy. Nie wiem, czy do końca mi się te dwie informacje składają w całość. Wydaje mi się, że to jest pewne niezrozumienie ze strony wielu komentujących. Pierwsza armia pancerna ponosiła straty od samego początku działań wojennych w tym roku. No i po prostu już teraz można ocenić, że poniosła tak duże straty w przeciągu tych wielu miesięcy, że nie jest w stanie prowadzić działań ofensywnych. Prawdopodobnie już nawet jeżeli chodzi o działania defensywne, nie jest w stanie skutecznie ich prowadzić. Wiele tych pododdziałów prawdopodobnie zostało wycofanych w celu odtworzenia, jeżeli to w ogóle będzie możliwe, bo jeżeli chodzi o sprzęt, to prawdopodobnie tak, ale tutaj pojawia się problem, czy będą w stanie odtworzyć tą pierwszą armię pancerną na poziomie po prostu kadr. No zobaczymy. Miał być tworzony ten trzeci korpus armijny, który miał wejść do walki, prawdopodobnie wszedł, ale ten trzeci korpus armijny, on też nie był jakiś specjalnie potężny, jakiś liczny. No zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Na chwilę obecną Rosjanie ponieśli zdecydowanie bardzo poważne straty i zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się pod Chersoniem, bo tam Ukraińcy naciskają coraz bardziej. Pojawiają się głosy, że znajdujące się po zachodniej stronie Dniepru oddziały rosyjskie, które są de facto odcięte, to pole walki jest tam izolowane przez ukraińską artylerię, która niszczy przeprawy na Dnieprze. No być może oni się poddadzą. Pojawiają się takie sygnały, że być może będą próbowali podjąć negocjacje w celu poddania się. To jeszcze na koniec, jak była sytuacja w Chersoniu, bo do tamtej ofensywy wypatrywano, ona rzeczywiście się pojawiła i teraz są zdania podzielone. Czy to było tylko markowanie ofensywy i odwracanie uwagi rosyjskiej, czy rzeczywiście Ukraińcy chcieli ten Cherson zdobyć, tylko tam akurat obrona była zbyt silna, żeby pójść szturmem, że szturmowanie byłoby zbyt kosztowne, jeśli chodzi o liczby ofiar, jak wygląda tam sytuacja i jak rozpatrywać operacje ukraińskie dookoła Chersonia. No, żeby mieć 100% pewność, czy to była markowana operacja, czy jednak jest to faktycznie po prostu element większej operacji, no to trzeba by samych Ukraińców zapytać. Natomiast już tak bardziej poważnie odpowiadając, nie wydaje mi się, żeby to było markowane. Raczej jest to wszystko odpowiednio zaplanowane. Czy Amerykanie przyznali, że brali udział w planowaniu, doradzali Ukraińcom. Jest to prawdopodobnie element większej operacji. Oczywiście on miał na celu, jeżeli chodzi o działania pod Chersoniem, zwabienie prawdopodobnie tych pododdziałów rosyjskich z okolic Charkowa pod Chersoń. No to się udało. Rosjanie osłabili swoje siły pod Charkowem. Tam udało się przełamać linię frontu. Teraz na pewno Rosjanie mają ciężki orzech do zgryzienia, bo muszą tutaj wspierać swoje odcięte oddziały spod Chersonia, a z drugiej strony, od strony Charkowa w kierunku na Ługańsk nacierają Ukraińcy. Także no, tutaj już zaczynamy widzieć syndrom krótkiej kołdry ze strony Rosjan, bo ile sprzętu im nie brakuje, to brakuje im po prostu żołnierzy. Oni nie będą w stanie, z tego co przynajmniej na razie możemy powiedzieć, nie będą w stanie skutecznie przeciwdziałać na wszystkich odcinkach frontu. Czyli jest szansa, że w pewnym momencie sami Rosjanie będą ewakuować prawy brzeg Dniepru, czyli tą enklawę dookoła Chersonia, którą cały czas utrzymują jeszcze? Zobaczymy. No dla kierownictwa politycznego Federacji Rosyjskiej to jest bardzo niewygodne, tak? No, Putin zapowiadał, że Rosja niczego nie straci, a tymczasem tutaj zdobyczy terytorialnych zaczyna ubywać. Także zobaczymy, bo to jest w głównej mierze decyzja polityczna. No, chyba że wojskowi wezmą sprawy w swoje ręce i nie będą się już na polityków oglądać, no ale w wypadku Federacji Rosyjskiej to jest mało prawdopodobne. No zobaczymy jak to się potoczy. Najlepszym scenariuszem dla Ukrainy byłoby to, gdyby te pododdziały rosyjskie po prostu się poddały, bo to oznacza, że Ukraińcy znowu zdobyliby duże ilości sprzętu, a jeszcze tej amunicji, która tam Rosjanom została, być może jakiegoś paliwa, innych zapasów. To byłby najlepszy scenariusz dla Ukraińców. Najlepszy także dla samego Chersonia, bo miasto nie byłoby zdobywane, a zdobywanie miasta to wszyscy wiemy, jak wygląda w warunkach wojny współczesnej. Damian Radka jest gościem Kuriera w samo południe. To teraz drugi temat szybko, czyli podsumowanie targów w Kielcach. Czego się dowiedzieliśmy na przykład o czołgach? Czy coś nowego wiemy o programie modernizacji i zakupu nowych czołgów dla polskich sił zbrojnych? Na chwilę obecną udało mi się po rozmowie z Amerykanami ustalić, zresztą to jest potwierdzenie tego, co wielokrotnie powtarzałem, czy to na antenie radia, czy to w telewizji, czy też pisząc na przykład na Twitterze, że te 250 czołgów z USA w wersji M1A2 SEP V3 z pierwszego zamówienia, wszystkie te wozy będą nowe całkowicie, to mi Amerykanie potwierdzili. 116 czołgów w nieco starszej wersji M1A1 SA to będą czołgi po remoncie generalnym, także one też dotrą do nas w przyszłym roku w stanie takim, no jakby nowe wyjechały z fabryki. No i to też jest powód, dlaczego nie dotrą w tym roku, tylko w przyszłym. No to jednak te wozy muszą zostać rozebrane do gołych skorup, przejść przeglądy, odpowiednie remonty i dopiero zostaną złożone i wysłane do nas. Jeżeli chodzi o stronę koreańską, tutaj niestety żadnych nowych informacji nie udało się zdobyć. No czekamy, jak sytuacja się rozwinie. O ile sprawa zamówienia 180 czołgów K2 jest jasna, wiemy co zamawiamy, w tym roku jeszcze powinny pierwsze egzemplarze trafić, około 10 sztuk. Tak, jeżeli chodzi o czołg K2P, no cóż... Ale to w tym roku, bo w tego roku to mamy 3-4 miesiące i to już raczej 3 niż 4. To znaczy, że się pojawią na jesieni tego roku te 10 czy kilkanaście sztuk czołgów K2. Ciężko powiedzieć. Powiedzmy, że do końca tego roku są zapowiedzi, już się pojawią. Najprawdopodobniej będą to wozy z bieżącej produkcji dla armii koreańskiej, która po prostu te wozy odstąpiła, a potem zobaczymy, jak dalej to zamówienie będzie realizowane, albowiem armia koreańska w końcu uzyskała zezwolenie na złożenie zamówienia na tak zwaną trzecią serię produkcyjną dla siebie, chociaż być może ta trzecia seria produkcyjna No to będą właśnie też wozy odstępowane dla Polski. Też to zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Chociaż mówiono, że też wozy mają być gotowe w Polsce. Gdzieś tam dookoła targów w Kielcach padła deklaracja, że polski przemysł zbrojeniowy ma być gotowy do produkcji, czy no, składania tych czołgów, bo nie każda część będzie w Polsce produkowana już za 2 lata w roku 2025. Dokładnie tak. No, pozostaje trzymać kciuki, natomiast zobaczymy, czy tutaj chodzi o jeszcze składanie czołgów w tej konfiguracji koreańskiej, to tak nazwijmy, czy też tutaj PGZ i myślę, że o to bardziej chodziło, żeby w 2026 roku, zgodnie z zapowiedziami, rozpocząć produkcję czołgu K2PL. Natomiast to, jak czołg K2PL będzie ostatecznie wyglądał, no to jest jeszcze sprawa otwarta. No, ja osobiście... Były sygnały, że będzie no, na początku niemalże wierną kopią czołgu koreańskiego, chociaż pierwotne projekty programu Wilk, czyli ciężkiego czołgu podstawowego dla polskiej armii, mówiły, że on będzie, jeżeli będzie to wersja koreańska, to co nieco dłuższa i ta skorupa będzie inna, bardziej dostosowana do naszych potrzeb i naszych warunków geograficznych i klimatycznych. Zgadza się. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja odnoszę takie wrażenie, że troszeczkę inny pomysł na to, jak czołg K2PL ma wyglądać, ma Wojsko Polskie, a troszeczkę inny pomysł mogą mieć Koreańczycy. No i zobaczymy, czy te dwa pomysły gdzieś się w środku spotkają i jak to będzie ostatecznie wyglądało, no bo trzeba pamiętać o tym, że ten projekt to będzie tak naprawdę po prostu kompromis w tej czy innej formie. Oczywiście także PGZ podpisał memorandum na pracę nad czołgiem nowej generacji z Koreańczykami, tym tak zwanym K3 przyszłym. Podpisano memorandum na współpracę nad na przykład nowym kołowym transporterem opancerzonym. Pamiętajmy, że tutaj mamy problem z firmą Patria, która jest dawcą licencji na wozy AMV, znane u nas jako Rosomaki. Ta licencja się powolutku kończy. No, są sygnały na temat tego, że ciężko dogadać się z Patrią. No to jest pokłosie błędów, bo przypomnę tylko, że była okazja, aby polski przemysł zbrojeniowy po prostu fińską firmę Patria kupił. Tego nie zrobiono niestety. No i skończyło się na tym, że teraz nowi właściciele usztywnili swoją pozycję. A więc zarówno wojska, jak i PGZ szukają ścieżki alternatywnej dla nowego kołowego transportera opancerzonego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To już konkludując naszą rozmowę, na ile jest tak, że targi w Kielcach no, pokazały, że jest możliwość symbiozy tego, co chce polska armia, tego, co może zrobić i co chciałby zrobić polski przemysł, bo w ostatnich tygodniach właśnie w kontekście zamówień w Korei szczególnie pojawiły się tarcia między armią a przemysłem. Tak to można było przynajmniej odczytywać. Myślę, że gdzieś pośrodku interesy wojska, interesy polskiego przemysłu zbrojeniowego się spotkają. No, mamy tutaj przykład Armato Haubic. Z jednej strony MON zamawia ponad 200 Armato Haubic K9A1 z Korei. Z drugiej strony no, są też zamówienia w rodzimym przemyśle. Zamówiono 2 dywizjonowe moduły ogniowe Regina, na które składa się 48 armatohaubic samobieżnych Krab, 22 wozy dowodzenia, 12 wozów amunicyjnych i 2 warsztaty remontu uzbrojenia. No, ten kontrakt podpisano przed oficjalnym rozpoczęciem targów. Jego koszt przekracza 3 miliardy złotych. No jest to mniej wozów niż to zamówienie w Korei na armatohaubice. Z drugiej strony musimy zrozumieć też armię. Armia i Ministerstwo Obrony Narodowej racjonalnie podjęły decyzję, że należy całkowicie pozbyć się sprzętu poradzieckiego. I myślę, że te bardzo duże zakupy w Korei należy tak odczytywać. To znaczy z jednej strony mamy polski przemysł, który ma swoje jakieś zdolności produkcyjne, a z drugiej strony no, jest racjonalnym argument, że należy jak najszybciej wymienić ten sprzęt. No i stąd takie, a nie inne zamówienia. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja bym życzył tego zarówno naszemu przemysłowi, wojsku, Ministerstwu Obrony, żeby jednak tych zamówień w rodzimym przemyśle, tam gdzie ma on kompetencje, ma on gotowe wyroby, no jednak składać tych zamówień więcej. Powiedział Damian Radka, dziennikarz związany z nową techniką wojskową i magazynem Fragałt. Dziękuję bardzo za rozmowę. I dziękuję również. Jest godzina 12:31, dłuższa rozmowa, ale warto było ją odbyć, bo dzieje się jej w polskiej armii, w polskiej zbrojeniówce, dzieje się na wschodzie, na Ukrainie, w Charkowie. Zaraz przed nami kurier ekonomiczny, ale najpierw w kurierze samo południe zaśpiewa zespół i zagra zespół The Doors.